Dzień dobry, cześć i czołem! Witam was w poniedziałek. Pierwszy dzień naszego tygodniowego vloga. No i co? I słuchajcie, no dostałem na ten tydzień, może dłużej, nie wiem, golasa, ale takiego golasa dostałem, że po prostu nie ma tu nic. Nic, słuchajcie, nic. Tylko ja jestem. Nic, tylko ja. No a że dzisiaj robotę mamy najbardziej drętwą pod słońcem, jaką można mieć. Bo dzisiaj będę jeździł między jednym magazynem a drugim, łącznie wykonując w jedną, w drugą stronę może z 6 km. Więc ten smutek i nostalgia, jeśli chodzi o pracę dzisiaj. Kurde. No i jest do tego mroźno, zimno i powiem wam szczerze, że ja chcę już lata. Wspominałem już chyba ostatnio, że ja chcę już lata. Powiem wam, że jest jedna rzecz, która zawsze niezmiennie wkurza mnie w tej robocie. To jest to, jak idziesz na Anmeldung, stoisz 15 minut, bo się gość spóźnia. Nieważne, stoisz na dworzu i nie ma znaczenia, czy temperatura jest plus 40, prawda, na dworzu, czy jest minus 30. Masz stać i czekać. I przychodzi pan od Meldungu. No i pan, prawda, on musi zrobić wtedy wszystko, zanim weźmie papiery od was. On musi buty zmienić, on musi sobie w plecaku pogrzebać, wodę na kawę nastawić. Jakby nie widział, że facet, który stoi za oknem, po prostu marznie. Debilizm po prostu, kurde, debilizm, no. Teraz pokażę wam, jak bardzo daleko muszę dzisiaj jeździć, a żeby było śmiesznie, to pokażę wam to bez żadnego timelapsa. Bum!
No i że tak to ujmę, dojechaliśmy. Ile mi to zajęło? 5 minut? Tak cały dzień, tak do 10 minut jazdy, a ładowania i rozładowywania ponad pół godziny, więc... Dobra. Pauza. Dobra, dojechaliśmy do domu troszeczkę inną drogą niż zwykle, ale dojechali. Teraz obiad, siusiu, paziorek i spać, bo o drugiej w nocy trzeba znowu wstać. Do jutra. Pytanie, moi drodzy. Jak? Zamknijcie teraz oczy. Wszyscy. Ja nie mogę zamknąć, bo ja prowadzę. Zamknijcie oczy i powiedzcie mi, jak słyszycie słowo tracker, to jaka postać staje wam przed oczami? Albo kierowca ciężarówki. Kogo widzicie? Najczęściej wielki, zwalisty chłop z brodą, brzuszkiem, tak? Możliwy tatuaż. Ja już brody mam, nie? Ale w żaden sposób nie kojarzy wam się taki facet z tymi przysłowiowymi pizdami w rurkach, tak? Dobrze mówię? Teraz moje pytanie do was. Skoro kierowcy ciężarówek są najbardziej męscy z męskich, są bardziej męscy niż kowal w kuźni, albo, prawda, górnik w kopalni, tak? To dlaczego kierowcy posługują się tak beznadziejnym językiem, mówiąc przez CB? Rozmawiając są przez CB radio. Dlaczego? Dlaczego wszyscy używają tylu zdrobnień? Tylu po prostu takich miałków? Faceci z wielkimi, włochatymi jajami, jak mniemam, a rozmawiają ze sobą jak banda pedałków. Posłuchajcie, rozmawiają ze sobą kierowcy, tak, ciężarówek, a jak ja to słyszę? Mobilki, mobilki, jak tam ścieżunia na Warszawunie? Stoją jakieś misiaczki po drodze z suszareczkami? No tak pytam, bo pauzunie muszę wykręcić. I teraz powiedzcie mi, czy takiego tekstu pod tytułem mobilki, mobilki nie można by było zamienić krótkim czołem kierowcy? Bo cześć kierowcy, jak droga taka i taka w kierunku Warszawy, a nie takie pieszczenie się, mobilki, ścieżunia, pauzunia, ludzie, no. Dlaczego? Może ktoś z was jest w stanie mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Proszę, jeżeli możecie mi to powiedzieć, macie od tego komentarze. Pole w komentarzach są wasze.
jak jeszcze raz kiedyś usłyszę na CB, że coś jest sweetaśne po prostu, albo że coś jest fajne ciacho, to po prostu wyrwę CB po prostu z tablicy rozdzielczej i wywalę przez okno. Swoją drogą, bardzo mnie to, co mnie zniechęciło do oglądania vloga Marcina z Tracker TV, znaczy vloga, kanału swojego czasu, to właśnie to, że Marcin używa od cholery właśnie takich zdrobni jak pauzunia i tak dalej, i źle się tego słucha w ustach po prostu dojrzałego faceta, tak? Dorosłego faceta. No, tak. No to powiedzcie mi, skąd te zdrobnienia na CB? Proszę, powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Powiedzcie mi. Wy. Ty. Albo ty. Albo ty. Ty, grubasku, tam z tyłu, co siedzisz, ty. Powiedz. Powiedz mi, skąd te zdrobnienia. A teraz wybaczcie mi to, co zaraz zrobię. Ryj ogolony! Dzień dobry w środę! Słuchajcie, wczoraj się zjeżyłem okrutnie, bo nagrałem powitanie, ale niestety moja kamera stwierdziła, że widocznie powitanie było do dupy, po sobie po prostu je skasowała. Wczoraj zaczynałem tu, gdzie dzisiaj, jestem w Hedesheim. Także ten. No zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie, no. Będzie trochę gównianej roboty, bo znowu muszę puste palety ładować i kurde, no ten. Nie fajnie, no ale co zrobić? Czasem i tak trzeba, nie? Naprzód! Słuchajcie, ujmijmy to wprost. Zjebałem. Zjebałem. Co prawda nie tylko ja zjebałem, ale zjebałem. Pojechałem pod zły adres. Bo zawsze jeździmy do tej miejscowości, zawsze generalnie jeździmy do tego magazynu. Okazało się, że mam z towarem jechać do innego magazynu, który znajduje się na szczęście tylko po drugiej stronie ulicy. I zjebałem, bo nigdy nie patrzę na adres tutaj, jak jadę, bo zawsze tu jeździmy. Ale teraz najlepsze. Na bramie, gdzie się meldowałem, nikt nie zwrócił na to uwagi. W biurze, gdzie się zameldowałem, nikt nie zwrócił na to uwagi. Jak byłem w połowie już rozładowany, przychodzi babka, mówi, że zły adres, muszę jechać na inny adres. Heidelbergia, w cholerę tu ładnie. A swoją drogą, wiecie, tak rozładowywałem tą naczepę, patrzyłem na te pociągi, które tam jeździły. Powiem wam, tak się zastanawiałem, dlaczego to w Polsce się nie opłaca? Dlaczego kolej w Polsce jest tak niedoceniona? Ileż tych pociągów przejechało w ciągu tej godziny? Nie rozumiem tego. No to teraz, jeszcze raz, na spokojnie tym razem. Co się dzisiaj rano wydarzyło? Dzisiaj rano zżarła mnie rutyna. Zawsze jeździmy do tego klienta, zawsze w to samo miejsce. I nigdy bym się nie spodziewał, że tam jest drugi magazyn, do którego my możemy jeździć. Więc pojechałem tam, gdzie zawsze. To był mój błąd, do tego się przyznaję, mea culpa i w ogóle. No wtopa, pojechałem pod zły adres. Całe szczęście, że różnica była tam niecałe 2 km, tak? Większy problem było to, że generalnie w ogóle, no słuchajcie, u Niemców po to są te bramy, po to są te forty całe, żeby pilnowali i kontrolowali, kto wjeżdża na firmę. Facet dostaje ode mnie papiery do ręki i on już powinien wiedzieć w tym momencie, że on nie może mnie na firmę wpuścić, bo to jest nie ten adres. A on co?
Wiesz gdzie jechać? No wiem. No jedź. A już tam powinien mnie zatrzymać, zawrócić i powiedzieć to nie tu. Problem byłby rozwiązany. Kolejna rzecz w biurze. Wzięli ode mnie papiery. Gość popatrzył. Coś mu nie przypasowało. Bo pyta się mnie jeszcze, czy wiem na którą rampę. No i chyba tak jak zawsze. Aha. No dobra. No to poczekaj, przyjdzie laska tutaj z biura. To... Okej. Okay. Poszedłem do auta, poczekałem po chwili, gość przyszedł i mówi do mnie, że wjeżdżam na rampę i poszedł się rozładowywać. Załatwione. Na rampę. Ja byłem w połowie rozładunku, przychodzi do mnie dziewczyna i mówi, że ale kolego, to nie tu, to nie nasz adres. No jak nie wasz adres? Normalnie, przychodzi mi z papierami, pokazuje. Ja mówię, to ty dopiero teraz mi mówisz, jak już mam pół naczepy rozładowanej. Także, koniec końców. Wesoło. Jest wesoło. Powinienem do 13 dzisiaj skończyć, ale nie ma szans. Nie ma. Nie. Nie. Dzień dobry. Witajcie w czwartek. Dzień zaczynamy od tankowania. Oto dzisiejsza temperatura. Zimno, więc ogień na tłoki. Panie i panowie, trafiłem do najzimniejszego regionu w okolicy. Proszę bardzo. Minus 10. No minus 9. Waha się. Między minus 9 a minus 10. Jest zima. I w ogóle śnieg jest. Patrzcie. A jestem raptem 30 km od bazy. Mrozik. Agata, zamknij ryj. Jest taki mrozik. W tej chwili jest jakieś minus 2 do minus 5 stopni. Ale niebo jest tak czyste. Tak czyste po prostu jak, nie wiem, myśli buddysty podczas nirwany. No szok po prostu. Zupełnie inaczej się jeździ, zupełnie inaczej się pracuje, zupełnie inaczej się funkcjonuje. Super. A teraz lecimy, że tak powiem, pod francuską granicę. Tam gdzieś ostatnio, tam któregoś razu byliśmy. Także jedziemy, znaczy chciałbym jechać, bo ale przede mną jedzie nauka jazdy ciężarówką. Równo 8.0 i ani grosza po prostu. A zakaz postawiony, koniec, kropka. No nic, pełzniemy.
dzisiaj się niewiele działo, ale jutro to dopiero będzie niewiele. Bo jutro kręcę się zupełnie, ale to zupełnie koło firmy. Czyli moja ulubiona robota. Umfury! Tak to jest, jak się planu nie doczyta. Właśnie sobie go doczytałem. I takie jeżdżenie w koło firmy to będę miał tylko raz. A potem będę miał takiego małego multidropa do zrobienia. Do godziny 16 powinienem skończyć. Oby. Ale to jutro. A dzisiaj wracamy na firmę. Dzisiejszy dzień zaczynamy jakby inaczej. Otóż wczoraj tak bardzo się do domu spieszyłem, że nie zdążyłem rozładować pustych palet. Więc dzisiaj chciał nie chciał, zanim pojadę do klienta, do miejsca, w którym nigdy nie byłem, muszę zrzucić puste palety. Minut roboty, ale jest minus 10, a Paweł Mądry nie wziął rękawic i łapy zgrabiały. Dużo lepiej w kabinie, zdecydowanie. No dobra, teraz lecimy do klienta. Dysponent wysłał mnie na zadupie, na koniec świata. Zupełnie nie wiem, gdzie jadę, wiem tylko, że to jest jakaś wiocha, totalna wiocha. Pytanie, jak ja tam wejdę zestawem przy takim oświetleniu. Więc będziemy próbować, nie? Mówią, że ponoć tędy można do drogi dojechać. Łobacym, panie, łobacym. Kiepsko to wygląda. No ładnie, jest ładny, ładny wschód słońca. Będzie dzisiaj znowu mroźny dzień, ale za to słoneczny. Podoba mnie się. Dla takich widoków to warto w takie miejsce jeździć. Czy dałbym radę, ale kto jak nie ja?
pan kierowiec ma tak dzisiaj trasę zaplanowaną, że właśnie może sobie zrobić drugą pauzę, więc... Tam. Na godzinkę. Nara. No, pauzunia ogarnięta, prawda? Mała dżemunia była i w ogóle, wiecie... Nie, tylko a propos tego zdrabniania słów, nie? Nie no, przespałem się, trochę lepiej będę funkcjonował. Ale powiem wam, że cały czas jest piękna pogoda, jest zajebista pogoda, po prostu. Piękne, czyste niebo, aś, normalnie. No, by jutro taka pogoda była w weekend, bo w weekend taka pogoda była, to będzie fajnie. Jestem za. Jest tak, raz biorą, a raz dają. Zaczynaliśmy dzień, było ciemno, kończymy, też jest ciemno, czyli ściemniamy. Z wami się już żegnam, życzę wam miłego weekendu, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, miłego weekendu, zdrawiam.